Siemano, siemano, widzowie, doktor Szczypson, doktor Buła. No, dwa dni temu jeszcze byłem policjantem, dziś jestem, prawda, lekarzem. No, ale trudno, życie zmienne jest, prawda. Ja, prawda, w dwa dni wykształcenie tutaj medyka zrobione. Jestem gotowy na to, żeby operować, że tak to ujmę. Zanim rozpoczniemy odcinek, poproszę was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału. Ponieważ kto nie lajkuje i kto nie subskrybuje, ten nigdy nie będzie miał Minecrafta Premium po prostu. No i tyle, ja w dzisiejszym odcinku muszę zrobić testy, prawda, testy takie zdrowotne na wszystkich więźniach, żeby sprawdzić, czy Dave, czy Palion są w zupełności zdrowi. Dave jest tuż po operacji, więc u niego ta, że tak powiem, kontrola się na pewno przyda. O, tu jest, prawda, sierżant Bzyku. Witam bardzo serdecznie. Witam cię. Czy więźniowie są gotowi na dzisiejszy bilans? Dzisiaj jest bilans na check-up, na takie sprawdzenie, tak, wiesz co? Nie wiem, zobacz. Jak nastawienie policjanci? Lekko zastygli, zaskoczeni, ale nic nie mówią. Rozmawiam, z całym Szczypsonem go pogadać, ale z policją nie. Czemu nie? Zapraszam na rutynową kontrolę, panie David. A co mam zrobić, żeby się ze mną rozmawiać? Ja nie? Nie, ty potem. W takim razie tak, panie Bzyku, proszę z nami tutaj, proszę eskortować więźnia do naszej. Tak. O, nie uciekaj, nie próbuj żadnych sztuczek. Ja mam pytanie do ciebie, Dave. Żadnych sztuczek nie rób. Tu jest bicie. Ja mam pytanie, czy ty lubisz igły? Kurde, czekaj, bo to nie jest tak łatwa odpowiedź. Nie. Nie lubisz. Ja też no to nie. Bardzo dobrze, bo ja też nie lubię, więc nie będę dzisiaj krwi pobierał. Zapraszam tutaj do laboratorium. No. Bzyku, ty tutaj poczekaj, tu poczekaj. Co poczekaj? A co wy tam macie? Nie ma, co macie, tylko ja idę zrobić badania więźniowi. Więzień musi się rozebrać, a policjant jest nieupoważniony do oglądania takich rzeczy. Myślisz, nie wiem. Ja zawołam cię, jak będzie potrzeba. Dobra. David, dobra, jak się czujesz, powiedz mi, jak tam ręka? Stary, no jest dobrze, jest git. Jest dobrze, machnij. Dobrze, no? No, kurde, sorry. Dobrze. O, a moje oko! Dobra, teraz ja muszę być operowany. Nie, żartowałem. Nie, dobra, tak, słuchaj. Nie. Sytuacja jest taka. Opracowaliśmy już cały plan. Jesteśmy już prawie że gotowi, prawda, do wielkiej ucieczki. Zgarnąłem cię tutaj, żeby ci przekazać jedną rzecz, żebyś po prostu przeniósł ją do celi, jak będzie tylko okazja. Tutaj jest dla ciebie. Kurde. Jedzenie i kilo. Wszystko, ale musisz uważać. Nie robcie nic gwałtownego, żeby was nie zabili. Dobra, żeby będę wam mega nie zabrali będę tego wiesz, no. I tak dalej. No, tak. I patrz, pokażę ci to. Później to też pokażę Pawłowi, jak go tutaj przyprowadzi, Bzyku. Ale patrz, tutaj jak wpłyniecie sobie, to jest już wszystko przygotowane. Wlatujecie tutaj, tu i macie tunel zrobiony. On nie jest niestety zrobiony do końca. Musicie się kopać ciągle przed siebie, ale z moich obliczeń wynika, że jak będziecie się tam dalej kopać, to powinniście się wykopać gdzieś w stronę Palionowa. Tak jakoś to by mniej więcej wyglądało. Dobra. Będziecie tuż, nie? Więc to jest wszystko tu jakby przygotowane. Fuk! Halo! Co tu się dzieje? Tutaj rutynowa kontrola jest przeprowadzana, proszę mi nie przeszkadzać. Kurde, już się rozbieram prawie. Nie, rutynowa kontrola za długo trwa. Dobrze, proszę wejść i sprawdzić, jak to wygląda. Laboratorium, tutaj jest, prawda, że tak powiem, sterylne warunki. Wszystko jest tak, jak powinno. Proszę bardzo, proszę zbadać wszystko. Tutaj na samym środku, prawda, jest taka klatka dla więźnia, jakby się nawet stawiał. Ale ten więzień nie stawia żadnego oporu. Ten więzień jest jak dorany przyłóż, prawda. No dobra, no czemu w sumie ja nie widzę. Nie widzę nic podejrzanego. Tutaj nic nie ma, tutaj też nic nie ma. Ta woda panie jakaś tak. Panie policjancie, ale co pan szuka dziury w całym? Nie chyba wiem. Tak. Ja tutaj chcę uleczyć pacjenta, sprawić mu rutynowe badanie. On nie stawia oporu, prawda? A tutaj są jakieś, prawda, sprawdzane dziwne rzeczy. Ja nie rozumiem. No, proszę wyjść i jak. Ja zawołam, jak będzie potrzeba. Kiedy ja mam. Chwila, dobra, no to takim... Co? Proszę wyjść na górę, ja zawołam, jak będzie potrzeba. A Palion? A dobra. Proszę mi się nie stawiać, to jest mój gabinet. No o, ty dobra, a ja tu jestem policjantem, ty jeden dobra. Tutaj, za tymi drzwiami nie masz żadnych praw, rozumiesz? Tutaj, to dobra, jest mój, tutaj, to jest tutaj was... mój, jest ten kawałek podłogi. Proszę dobra, być. Ale tak, no nie, no dobra, dobra niech ci będzie. Już męczy, pupo. Ale on jest, kurczę, porywczy. On jakoś tutaj jest bardzo chce jakieś tutaj, że tak powiem, szukać problemów. No nieważne, strasznie mnie on denerwuje. Ale dobra, jesteśmy przygotowani, masz ten kilo, schowaj go porządnie w gacie, tak żeby ci nie zauważyli, że go tam jest wszystko dobrze schowane. Dobra, czy potrzebujesz jeszcze czegoś? Czy jakby, jakie są twoje oczekiwania? Bo wiesz, ja mam... kurczę, bo ja tutaj badanie robię! No to ma być, co to ma być? Ja słyszałem. Słyszałeś. Jakieś podejrzane rozmowy, nie wiem co tam było. Szum to ty masz w uszach, proszę wyjść na górę. Tutaj jest... O, ty, nie, no, nie, nie, nie. Ty masz ufajdany mundur, proszę wyjść stąd. Nie masz, nie no masz, i co masz. Fajdany mundur, super mundurek albo mam. Masz kapok i wchodzisz tu, albo... Ja, ale nie wiem, dlaczego ty mi w ogóle tu przeszkadzasz w robocie. Ja nie wiem, co to są za warunki. O, co to nie, są za dobra. Warunki, ja nie rozumiem. Nie, ale proszę nie podnosić ręki na mojego pacjenta. Proszę. No dobra, no dobra, dobra, dobra. Dobrze, dziękuję. Okej, dobra, bo on jakiś naprawdę jest mega nachalny. On sam by chyba chciał się jakiś tutaj, prawda, że tak powiem, poddać. On ma jakieś problemy psychiczne, ewidentnie. Dobra, słuchaj, sytuacja wygląda tak.
Ja, albo wiesz co, ja zajmę jego czas, aby będziemy mieli chwilę pogadać. Ty, Bzyku, sierżant się Bzyku, sierżant co? Się Bzyku. Co? Proszę jest? Mi przyprowadzić drugiego pacjenta, bo ja go też muszę zbadać. Ale co? Nie, nie, to jeden idzie do celi, a drugi ale idzie ja, na... Ale ja muszę im porównać badania, muszę mieć ich obydwóch. Muszę ich obydwóch porównanie badań. Ale obydwóch podpiąć do kroplówki, do AKG. Ja wiem, prawda? Ja zrobić wiem. Badanie, rentgena, wszystko. Ja obydwóch muszę równocześnie zrobić, mieć porównanie. Nie, chyba, że pan chce być dla porównania, ale nie wiem, czy pan się chce ładować rentgena. No nie, ale wiesz co, ale problem polega na tym, nie, no jak oni są w dwójkę razem na wolności, to ja muszę być przy nich, ja nie mogę bez ich kontroli. Słuchaj, to jest jedyne wyjście z tego laboratorium. Jeżeli będziesz tu stał, to oni stąd nie uciekną. I tu stój i pilnuj, ale przyprowadź mi drugiego. Nie ma dyskusji, przyprowadź mi drugiego, muszę badania zrobić. Dobra, zaraz idę po Paliona. Dobra. Dobra, zająłem mu chwilę czasu, trochę mu to zajmie, zanim tu przyjdzie. Więc ogólnie tak, masz wszystko, co jest potrzebne, tutaj wiesz o wszystkim, plan znasz. Pawłowi zaraz go też przekażę, go zaraz przyprowadzi swoją drogą. Ty wiesz co, zrób, ty się połóż, połóż się najlepiej, wiesz? Dobra, połóż dobra. Się, żeby było, że ja cię badam i tak dalej, żebyś tutaj nie możesz się położyć. Postaraj się. Nie mogę. Panie doktorze, przyprowadziłem więźnia! Jest drugi, dobrze, dobrze. Dobrze, proszę jest, go tutaj. To proszę, jest grane. Wejść, proszę wejść do środka. Ty jakiś proszę. Psychodoktor ale jesteś. No psychodoktor. Zaczekaj. Ja nie wiem, nie rozumiem. Dobra, tu, panie Bzyku, proszę pilnować wyjścia. Proszę pilnować wyjścia. Proszę pilnować wyjścia. Tam na górze. Pilnuję. Zgidź. Dobrze, dobrze, siema panowie. Ogólnie wszystko jest już zaplanowane, cała ucieczka, wszystko. Jest. Patrz, pilnuj, stój tutaj na czatach Davison, ja ci pokażę, Paweł, chodź. Tu mam dla ciebie coś przygotowane. Proszę bardzo. Zestaw małego piłkarza. Chodź tutaj. Ja myślałem, że ten wchodzi, Boże. Tutaj, zapraszam do góry. Tutaj, tu macie drogę ucieczki idealną. Pies na 12! Pies na 12! Stop, co tu się dzieje? Panie policjancie, bo ja gumę zostawiłem na krześle od jego. Jak to gumę? Nie, stop, wracaj tutaj! Dobry to. Wracaj. Tak! Walić policję. Ej, co tam się dzieje? Ty! Policja! Co jest? Co nie tak? Ja robiłem tutaj, prawda? Ja moczyłem pacjenta w wodzie borowej, prawda? Tutaj musi on zostać namoczony. Właśnie widzę. Prawda, lecznicze źródło. To jest ta woda. Lecznicze źródło, patrz, pacjent. Ale proszę mnie przeszkadzać, bo pacjenci leżą, czekają, aż ja ich tu zbadam, a ty mi no widzę, prawda, ale co oni tacy są? Co proszę oni tacy? Chorzy są? No ale co? No warunki były tragiczne. Bo nie wyglądają na to, żeby byli chorzy. Słuchaj, popatrz się na mnie, ty. No. Ty w stroju, w mundurze, co udajesz, że jesteś prawda ważny. Weź się, zbierz stąd i wyjdź po prostu. Daj mi święty spokój. Ale daj nam święty spokój. Co to jest daj za spanie? No jakie spanie? To jest za pięciogwiazdkowy hotel, ja tego nie rozumiem. To jest więzienie, a nie jakieś nie wiadomo co. Ja ci trzasnę zara. Proszę wyjść. Dobra. Proszę wyjść, bo my tutaj, ja tutaj patrzę, żeby tak. Okej, okay, świetnie. Dobra, panowie, jest wszystko przygotowane, cała droga ucieczki. Schowajcie porządnie te kilofy po gaciach, tak żeby nie zauważyli tego. Jedzenia macie dużo. Ogólnie nie mam dla was pochodni, ale powiem wam tak. Jak będziecie chcieli uciekać tym tunelem, tam będzie na was czekać pochodnia. Więc możecie... Wiecie co? Mam lepszy pomysł. Patrzcie, zrobię wam tak. Tu macie to i tam w środku to wam stawiam. I po prostu jak będziecie uciekać... Albo inaczej. Po prostu, kurczę... Tu wam chowam, w tą skrzynkę, pamiętajcie, w tą skrzynkę. Chowam tą latarnię, zabierzcie sobie ją tak, żebyście coś tam widzieli w tym tunelu. Kopcie się do Palionowa i tak dalej, wszystko będzie git. Widzimy się na miejscu, ja za wami zamuruję ślady, wszystkie i będzie spoko. Dobra, Paweł, bo ty tego nie widziałeś. To się gratujesz nam pupsko, no. Ja zawsze, ja jestem, prawda, jak do rany przyłóż, prawda, dobra, możecie w takim razie... Dobrze się czujecie tak swoją drogą? Git. Sympatycznie. Szczęśliwi. Dobrze. Ty gdzieś czapkę zgubiłeś, ale to nieważne. Dobrze, w takim razie możecie wracać z powrotem do celi. Wracajcie z powrotem. Albo czekajcie. Chodźcie tu jeszcze. Pies nas posłuchuje. No właśnie, tam nie możecie gadać. Tu chodźcie. Tu musimy zamknąć cały temat. Jesteście przygotowani na całą walkę? Tak, nie mogę się doczekać. Jesteście tak? Tak, idziecie do celi, macie kilofy, wykopujecie kratę i uciekacie, ale pamiętajcie, w środku nocy. A więc podsumowując, jesteście przygotowani na całą wyprawę. Życzę wam panowie powodzenia i mam nadzieję, że coś się uda. Piąteczka na powodzenia. Widzimy się na Palionowie, odzyskujemy wszystko. Dobra, że tak powiem, walimy Yetiego na... O kurde! O kurde! O kurde!